oto McDonald's drive-thru, do którego właśnie w tym momencie podjeżdża jakiś samochód. A oto ja, ustawiający się w kolejce za tym samochodem, żeby za chwilę zamówić dokładnie to samo co on. Wszystko dlatego, że razem z Kubą, który znajduje się aktualnie w Warszawie, no siemanko, co godzinę będziemy musieli zamówić i zjeść całe zamówienie samochodu przed nami, no bo jeśli nie damy rady tego zrobić, to od razu przegrywamy. Czy mogłem zamówić to samo co samochód przede mną? Tylko proszę nie mówić co to będzie, dobra? Bo chciałbym niespodziankę. Dobrze. Super, dziękuję ślicznie. Godzina 10 wybiła, dlatego podjeżdżam teraz do Maczka i zobaczymy co będę musiał zjeść. Dobra, przyszła pora na mnie, żebym zamówił, ale powiem wam, że gościu stał tutaj z kilka minut dosłownie. Nie wiem co to będzie. Dzień dobry. Witam, jak mówię. Czy mógłby pan nabić to samo co osoba przede mną? Dokładnie takie samo zamówienie. Tak. Okay. Nie musi pan mówić kwoty ani co to jest, tylko po prostu stukać to. Dobra, zamówione, nie ukrywam, że na ekranie już widziałem 40 zł i jest tego całkiem sporo. Ale zapłacę, odbiorę i zaraz wam pokażę. Pierwsze zamówienie w dzisiejszym odcinku złożone, ale zanim zobaczymy jak duże ono będzie, to muszę wam wyjaśnić kilka zasad. Po pierwsze, w ciągu godziny musimy zjeść i wypić wszystko to, co zamówił samochód przed nami na timelapsie. No tak, żebyście po prostu na przyspieszeniu widzieli, że no, nie oszukujemy. Po drugie, co godzinę musimy jeść w innej restauracji drive-thru, ale no z racji tego, że w tym mieście nie ma ich zbyt wiele, to po 4 godzinach mogą się one powtórzyć. No i po trzecie, jeden raz w ciągu całego filmu po odebraniu zamówienia możemy podjąć decyzję, że nie chcemy tego, co dostaliśmy, jeść ani pić, na przykład dlatego, że jest to zbyt duże i wtedy już musimy do końca odcinka no jeść to, co zamówiliśmy bez skipowania, no bo tak jak powiedziałem, szansę na pominięcie mamy tylko jedną. No dobra, no to mamy tutaj jakiś duży napój i jest to zapewne cola. Tutaj frytki, które oczywiście mi się trochę rozsypały, ale wszystko zjemy zaraz. Tutaj chyba jakiś muffin z tego, co dobrze kojarzę. A w środku torby został jeszcze jakiś muffin farmerski, czyli to co jest? To jest też muffin? Właśnie nie wziąłem paragonu, bo ja nigdy nie biorę paragonu w maku i teraz nie wiem, ale no trzeba to wszystko zjeść. Dobry. Cześć, siema. Nagrywasz? Tak, coś tam nagrywamy, wiesz, że ten, że musimy co godzinę zjeść to samo, co osoba przed nami w drive'ie, albo przegrywamy, jak nie damy rady, nie? Duże zamówienie, czy nie? Mam? Nie mów co, nie. Tylko czy duże? Nie, ale się najesz. A, najem się, kurde, to niedobrze, bo to pierwsza godzina. Wiecie co jest najgorsze? Dostałem też kawę, która no nie jest mała, nie oszukujmy się, ale ja sobie zostawię, jak będę jechał do kolejnego drive'a jeszcze przed pełną godziną i napisałem do Korola, czy musimy keczupy też jeść, więc cały keczup będzie trzeba zaraz wsunąć. Najpierw zajmę się tymi frytkami, które wypadły. No gościu musiał być ewidentnie głodny, bo to śniadanie jest duże. Nie wiem jak z tą kawą, ale zresztą powinienem się raczej szybko wyrobić. Okej. Tutaj wszystko zjedzone. Jestem ciekawy tego. Jakie fajne. O Jezu, rozwaliłem. Czy to jest z jakimś bekonem? Ogólnie jestem osobą, która rzadko jada oferty śniadaniowe gdziekolwiek, bo raczej późno wstaję. A powiem wam, że to nie jest najgorsze. Ej, to jest nawet pyszne. Zamówienie tego i odebranie tutaj staniecie zajęło mi 19 minut, strasznie długo. Ale tak czy siak powinienem bez problemu się z tym wyrobić, więc na luzie. Pierwsza rzecz jedzona. W międzyczasie będę podjadał frytki, pił kolę i tak jak mówiłem, kawa na koniec. Dobra, teraz pora odpakować tego drugiego muffinka. Ja go kiedyś jadłem, no chyba na jakimś odcinku z Citroxem. Teraz robimy tak, że cały ketchup po prostu wlewam tutaj do środka. Dobra, jeszcze wszystko ładnie tutaj wyciśniemy, żeby nic nie zostało. Teraz składam tego muffina i mam nadzieję, że to będzie dobre połączenie. Próba smaku? Dobra, smakuje to okropnie, ale przynajmniej będę miał zaliczone. W ogóle podejrzałem do okienka, to pan się tak na mnie dziwnie patrzył, jak płaciłem, i się zapytał, w jakim celu to w ogóle robię. No to powiedziałem, że film na YouTube'a i w sumie ty maku to już powinien mnie znać, bo nieraz robiłem jakieś dziwne akcje. Nawet kiedyś nagrywałem film, gdzie odbierałem maksymalną ilość szklanek za punkty. Miałem chyba ich 3000 i po prostu jeździłem tak dookoła i cały czas odbierałem kolejne szklanki. Zjedzone. Na pewno nie była to najlepsza rzecz, jak powiedziałem w maku, ale no trzeba, no jak trzeba, to trzeba. Okej, frytki też zaliczone. Teraz zrujemy kolę. I wiecie co, ja mam pewien pomysł z tą kawą, no bo przecież gorący nie wypiję, to ja sobie otworzę drzwi i na chwilę ją wystawię. W takim razie dalej zeruję kolę i zaraz będę pił kawę w drodze do kolejnego drive'a. Dobra, słuchajcie, jest godzina 10:26, czas więc otworzyć pierwsze zamówienie i już widzę, że są tutaj dwie konkretne rzeczy. Z racji tego, że jest oferta śniadaniowa, to pierwszą z nich jest kajzerka z wołowiną, a drugą z nich jest dokładnie to samo, czyli druga kajzerka z wołowiną, której w sumie nigdy w maku nie jadłem. Na paragonie macie potwierdzenie, że no w tym zamówieniu były tylko te dwie kajzerki, ale są to dwie kajzerki z podwójną wieprzowiną i no powiem wam, że po tym śniadaniu już będę mega najedzony.
sprawdzony, a o 11 musimy robić jakby kolejnego drive'a. I szczerze, zastanawiam się, czy od razu teraz nie wykorzystać tego skipnięcia, ale... Nie no, zostawię sobie to na dalszą część filmu, bo jak w jakimś KFC czy coś dostaniemy kubełek, to... No wtedy może lepiej będzie to użyć. Więc z racji tego, że zostało mi 29 minut na zjedzenie tych hejzerek, to ja może lepiej po prostu zacznę je jeść. Dobra, to też wypiszę i powiem wam, że już jestem pełny, a ta kawa jeszcze mnie dobije. Ale można powiedzieć, że prawie zaliczone i to w bardzo dobrym czasie, ponieważ tak jak widzicie, jest dopiero 10:30. W takim razie pozwólcie, że ja już udam się do kolejnego drive'a, a w trakcie będę sobie pił tą kawę i widzimy się jakoś na miejscu. Uwaga, został mi ostatni gryz pierwszej kajzerki. Powiem wam, że w smaku jest dobra. My z Natalem zawsze jemy kajzerkę premium z kurczakiem na śniadanie w maku, ale ta wieprzowina z bekonem, co ciekawe, też jest naprawdę spoko. No tyle tylko, że są tutaj te dwa kotlety i no już po jednej takiej kajzerce czuję, że trochę podjadłem. Zjem drugą bez problemu, ale no boję się, co będzie w kolejnych godzinach. No dobra, uwaga, kończę drugą kajzerkę i w tym momencie pierwsza godzina zaliczona, ale powiem wam, że to nie był dla mnie wymarzony początek tego filmu. Z ciekawości odpaliłem sobie tabelę wartości odżywczych z Maca. Znalazłem tutaj podwójną kajzerkę wieprzową deluxe wieloziarnistą i jak widzicie w porcji ma ona dokładnie 641 kilokalorii. To oznacza, że już w pierwszej godzinie zjadłem prawie 1300 kilokalorii i no powiem wam widzowie, że zapowiada się ciekawy odcinek, więc wy koniecznie strzelcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych tego typu filmów. A ja z racji tego, że jest 10:49, jadę do kolejnego drive'a, którym będzie KFC. Okej, ja już podjechałem pod kolejnego drive'a, jest godzina 10:50 i nie piłem tej kawy w drodze, ponieważ przypomniałem sobie, że była taka zasada, że wszystko musimy nagrywać, dlatego teraz zeruję przed końcem czasu całą kawę, bo ona już trochę wystygła. To jest jakaś czekoladowa i to jeszcze z syropem waniliowym. Wow, dobre to. Dobra, wyzerowana. O Jezu, mój brzuch. Nie jest dobrze, widzowie, a to dopiero pierwszy drive był. No ale teraz odpocznę sobie chwilę do tej 11 i miejmy nadzieję, że długo wytrwam, jedząc te wszystkie rzeczy. No dobra, słuchajcie, podjechałem już pod KFC, ale specjalnie stanąłem tak, żeby widzieć samochody, które będą tutaj nadjeżdżały, bo stwierdziłem, że się trochę wycwanie i będę patrzył, kto siedzi w samochodzie, kto podjeżdża do drive'a i no najchętniej podjechałbym do drive'a za jakąś panią. Wiadomo, że z reguły kobietki zamawiają trochę mniej w tych drive'ach niż faceci, więc wtedy jest większa szansa, że zamówienie będzie mniejsze. Teraz już widzę, że jedzie cała rodzinka, więc za takim samochodem nie podjeżdżamy, bo no to byłoby bardzo głupie. I oczywiście nie możemy patrzeć na wyświetlacze i podjeżdżać dopiero wtedy, gdy na wyświetlaczu zobaczymy, że ktoś ma małe zamówienie, tylko musimy stać z dala od wyświetlaczy, nie możemy na nie patrzeć, no ale na to, jak jedzie samochód i kto w nim siedzi, patrzeć w dzisiejszym odcinku możemy. Ej, dobra widzowie, godzina 11:18. O, i właśnie do drive'a, czekajcie, podjechała pani, która jest w samochodzie sama. Już miałem mówić, że nikt tutaj nie jeździ, ale nagle ktoś podjechał. Więc widzowie, ustawiamy się za tą panią w kolejce i no mam nadzieję, że weźmy sobie jakąś kawkę albo jakąś małą kanapeczkę. Dobra, słuchajcie, pani szybko odjechała, więc zamówienie mam nadzieję będzie małe, ale zaraz zobaczymy co to. Dzień dobry, czy ja mógłbym prosić to samo co samochód przede mną przed chwilką? Jeśli tak było, to tak. A pierdziele widzowie, jednak jakiś zestaw z Zingerem, Pepsi i czymś tam jeszcze. Wątpliwość tutaj naklejka jeszcze na samochód. Do, dobrze. Zniżka 10% tam z, jak pan powiedział, nie musi pan naklejać. Dobra. Się pokazać przy dobra, dziękuję bardzo, do widzenia. Miłego dnia. Ja nie mogę, widzowie, jest godzina 11:18. Jak widzicie, ja zamówiłem rzecz, którą wybrała poprzednia osoba, ale niestety nie włączyłem nagrywania. Włączyłem dopiero nagrywanie, jak już odbierałem to zamówienie i w ogóle czekałem i czekałem i czekałem. 10 minut na nie czekałem. Na zwykłego hamburgera z serem. Ja akurat tutaj pan się nie pytał, czy nagrywam, czy nie nagrywam, ale za oczekiwanie dał mi, nie wiem, czy każdemu daje, ale dostałem takie coś, że się nalepia na samochód i wtedy ma się 10% zniżki. To chyba za ten czas oczekiwania, co nie? Więc przepraszam was widzowie, że nie udało mi się tego nagrać, ale teraz kładę kamerę i jemy tego hamburgera. Dobra, mimo że dalej jestem pełny po tej wcześniejszej godzinie, to i tak postaram się go zjeść, bo nie jest dosyć mały, spójrzcie. Jakby skito on jest mały. Jak ja patrzę na jedzenie, to już nie mogę, a to jest dopiero drugi drive. Kurczę, pieczone, no. Przydałoby się coś do picia. A czekajcie, bo tutaj gdzieś powinienem mieć chyba wodę. Mam wodę, a w sumie tyle tej wody. Nie wiem, czy to na dużo mi starczy. Nie no, chyba więcej nic nie znajdę, dobra, muszę to jeść szybko. Jestem ciekawy, jak tam idzie Karolowi, ponieważ coś mi się wydaje, że on dostał o wiele mniejsze zamówienia. Chociaż to akurat nie jest duże, ale to pierwsze było dosyć zapychające. Dobra, zobaczcie, zostało mi dosłownie tyle. Ja normalnie wziąłbym to na gryza, ale powiem wam, że walczę z każdym przełknięciem tego. Nie sądziłem, że ten challenge będzie aż taki trudny. Dobra, 3, 2, 1. Teraz tylko to przepchnąć, a mi się woda skończyła. Przed kolejnym losowaniem zdecydowanie kupuję sobie coś do picia, bo jakieś na sucho to nie ma co.
udało się. I mamy godzinę 11:28, więc teraz lecę do kolejnego drive'a i mam pół godziny na jakąś tam, powiedzmy, regenerację. No dobra, słuchajcie, zamówienie odebrane. Mamy tutaj, jak widzicie, fryteczki, chyba duże. Tam jest, no właśnie, ten zinger. Czekajcie, to jest karteczka? Miłego dnia, lubimy cię oglądać na YouTubie, Martyna i Magda. Dziękuję bardzo, widzowie. Kolejny drive i kolejni pracownicy przemili. Martyna i Magda, pozdrowionka dla was. Dzięki wielkie za przygotowanie mi zamówienia. Szkoda, że takie duże, ale wiem, że no nie miałyście na to wpływu, bo brałem to samo, to samochód przede mną. Poza zingerem i frytkami, pani przede mną wzięła też dolewkę, więc mamy pierwszy napój i jego oczywiście też muszę wypić. A, i mamy też ketchup. Żeby nie było, tutaj jak widzicie, macie cały paragon. Faktycznie są trzy pozycje. Ketchupu tutaj nie ma, co ciekawe, ale no był w zamówieniu, więc zjeść go muszę. Zastanawiam się tylko, jak zrobić z tym ketchupem, bo nie mam tutaj niestety za bardzo gdzie go wylać. I wiecie co, chyba zjem oddzielnie frytki, oddzielnie zingera, no i potem na koniec po prostu oddzielnie wypiję ten ketchup. Jakie pyszne fryteczki, jakie chrupiące. No dobra, widzowie, frytki zjedzone, powiem wam, że były to najlepsze frytki chyba z KFC, jakie jadłem w życiu. Chrupiące, gorące, więc wydaje mi się, że dziewczyny, z racji tego, że mnie pewnie kojarzyły, po prostu zadbały o to, żeby były idealne i naprawdę były pyszne. Ale czas teraz na zingera, który, no też powiem wam, wygląda idealnie, więc mimo tego, że czuję, że jestem już delikatnie najedzony, to zjem go z przyjemnością. No dobra, widzowie, został mi ostatni kawałek zingera. Powiem wam, że to jest dopiero druga godzina, a już jest ciężko. Ja wiedziałem, że w dzisiejszym odcinku łatwo nie będzie, ale no nie myślałem, że zacznie się tak grubo. Ale dobra, nie ma co, uwaga. Zinger i frytki zaliczone. W takim razie otwieram teraz ketchup. To jest dziwnie smakuje sam ketchup, ale... zaliczony. Pepsi również wypita, żeby nie było... kurde mać. Nie, no i czym ja mam to wytrzeć teraz? Dobra, przetarte, jeszcze dopiję te resztki, żeby nie było. Dobra, no i całe zamówienie. A nie, jeszcze nie zjedzone, bo jest jeszcze jeden ketchup, więc... teraz, całe zamówienie zaliczone. Wiecie co, obok jest stacja benzynowa, na którą chyba skoczę, żeby zrobić sobie trochę miejsca. No dobra, widzowie, toaleta zaliczona. Mam już ustawioną nawigację na kolejnego drive'a, którym będzie Burger King. Dojadę tam za 14 minut, czyli o 12:03, bo aktualnie sobie widzicie 11:49. Szczerze mówiąc, Burger Kinga boję się chyba najbardziej, bo tam nie ma małych rzeczy, ale no zaraz jak dojedziemy, to zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, 11:49, ja jestem już pod Żabką, kupię szybko jakąś wodę i jedziemy pod kolejnego drive'a. Jezu, jak ja tutaj syf zrobię. Czekajcie, to trzeba od razu posprzątać. Ile tu soli jest, o. Powiem wam, że ja tak potrzebowałem się czegoś napić, bo ta kawa mnie po prostu wykończyła. Prawie rozlałem. Uff, dobra, lecimy dalej. Podjechałem praktycznie na styk i kolejnym drive'em, do którego się udam, będzie ten z KFC. Tylko powiem wam, że zmarnuję kilka minut i poczekam na osobę, która będzie tutaj podjeżdżała sama, bo jak będzie podjeżdżała cała rodzinka, to jest bardzo duża szansa na to, że zamówi kubełek, co nie? Chociaż nie wiem, kto zamawia kubełek o godzinie 12. Dobra, w końcu podjechała osoba, która była chyba sama w aucie. I powiem wam, że jest już 15 po, ponieważ czekałem i podjeżdżały tylko dwa samochody i w każdym było więcej osób. Dzień dobry, są zamówieni. Dzień dobry, ja mam takie pytanko, czy mogę zamówić to samo, co osoba przede mną? Tak. Dobrze, to niech pan to nabije. Pan do końca jeszcze nie złożył zamówień. Pan chce 120 gramów bajce i napój, ale frytkami to będzie taniej. Wszystko tak, jak pan przede mną zamówił. Dosłownie dobrze. Tak samo. Dobrze. Dobrze, dziękuję. Widzowie, słyszeliście to? Bajcy tylko i jakieś chyba frytki. I napój? Nie. Napój był czy nie? Nie wiem, ale to jest bardzo uczciwy zestaw. No dobra, dojechałem do Burger Kinga, stanowisko do zamawiania jest tam, za ścianą, więc no stąd nie mam pojęcia, co kto zamawia. Póki co, ruch jak widzicie tutaj jest zerowy, wydaje mi się, że Burger King no jest raczej najrzadziej odwiedzanym fast foodem, chociaż jakiś pan właśnie podjechał, był sam, ale wyglądał na takiego głodnego, więc kurde, nie wiem, czy jechać, czy czekać. Teoretycznie jest już 12:16, więc wiecie co, chyba zaryzykuję i podjadę, żeby mieć więcej czasu, bo no jak będzie coś dużego, to będę mógł sobie to, wiecie, do 13 jakoś sensownie rozdzielić. Dzień dobry, Burger King, co mam zamówienia? Dzień dobry, czy ja mógłbym poprosić to samo, co samochód przede mną, tak w ciemno? Coś jeszcze będzie? Nie, to wszystko, proszę nie mówić, dobra, co to będzie, ja podjadę. Super, dziękuję ślicznie. Dobra, słuchajcie, udało się zamówić to samo, co samochód przede mną, nie wiem nic, nie wiem ile to kosztuje, nie wiem co to jest, pani nic nie powiedziała, bo o to poprosiłem, ale szczerze mówiąc, boję się, że to będzie spore zamówienie. Czajcie to, że osoba przede mną zamówiła jakiś zestaw, zapewne jest to kupon, i powiedziała, że nie chce frytek, i pan w okienku się zapytał, czy chce pan frytki, bo osoba przed panem powiedziała, że ich nie chce. Ja tak
takie, no to niech będzie tak jak osoba przede mną. Więc mega dziwna sprawa, ale no na moją korzyść, bo mi się poszczęściło. I pan też się pytał o napój, więc ja powiedziałem to, co osoba przede mną. I pan powiedział, że to jest jakaś Pepsi Max czy coś w tym stylu, więc mamy tutaj kolkę, a tutaj bajcy. Myślę, że powinienem tu wsunąć, bo akurat KFC bardzo lubię. Czy coś więcej jest? Nic nie ma więcej, czyli bez jakiegokolwiek sosu. A ja lubię Kentucky Gold. I wiecie co? Wydaje mi się, że Karol ma trochę łatwiej w tym odcinku, ponieważ nawet ostatnio na filmie mówił, że w Warszawie przejechał jedną dzielnicę, a tam by przejechał połowę całego Trójmiasta. No bo Warszawa, jakby nie patrzeć, jest duża i trochę mam daleko do tych wszystkich drive'ów. Ej! KFC mnie zaskoczyło! Spójrzcie, jakie duże są te bajcy! A czasami dostaje się takie skwerki. To znaczy, akurat dzisiaj mi to nie pasuje, no bo lepiej, żebym jadł jak najmniej, żebym dłużej wytrzymał, ale w takim razie pora zajadać. Uwaga widzowie, dobra, coś małego i lekkiego chyba. Jeszcze nie odebrałem zamówienia, ale już zapłaciłem 37,48, tyle dokładnie wyszło. I mamy takiego ser bacon wrap beefa, okej, czyli wrapik. No i do tego XXL frytki. Tak się bałem, że trafię kubełek, że nawet nie pytajcie. Jak ja nie zjadł tak szybko kubełek? Może jakbym był głodny, no to jest taka szansa, ale tak jak jestem już w miarę najedzony, to nie ma opcji. Może robię trochę głupotę, że jem to od razu po zamówieniu, bo mogłem sobie to odstawić na koniec godziny, ale szczerze wolę nie ryzykować. Chcę to zjeść, później sobie chwilę poczekać i odpocząć, niż zostawiać to na ostatnią chwilę. Jeszcze chyba nigdy nie zjadłem tylu kalorii w ciągu jednego dnia, więc po tym odcinku przez trzy kolejne nie będę jadł. Dobra, wiecie co? Zostały mi dwa ostatnie, nie wiem czy to widać. Jezu, to się wszystko sypie, bo się opakowanie rozwala. Zostały mi tutaj dwa ostatnie. Ja to na razie odkładam i będę jechał do kolejnego drive'a. I przed całą 13 dokończę tą kolkę i te kurczaki. No dobra widzowie, zamówienie odebrane. Wygląda to mniej więcej z góry tak, ale po wyjęciu, ej w sumie nie jest takie złe. Myślałem, że będzie to większe. Frytki z tego co widzę niestety są dość spore, więc z nimi będzie problem. Ale czekajcie, czy mamy jakiś ketchup? O, chyba nie, dobra, zaraz jeszcze to sprawdzę, ale wydaje mi się, że chyba nie ma. Tak oto prezentuje się to zamówienie, niby nie jest duże, ale czekajcie, zobaczmy jak to wygląda w środku. Okej, okay, po otwarciu wygląda to tak i kurde, gdyby było samo to bez frytek, to na spokojnie dałbym radę, ale z frytkami będzie ciężko. Na zjedzenie tego mam teoretycznie 31 minut i powiem wam, że mam dylemat, czy nie wykorzystać czasem mojej szansy na pominięcie jakiegoś zamówienia i no nie pominąć właśnie tego, tylko że później kurczę może być gorzej, a już pominięcia nie będę miał wtedy. Nie, dobra, wiecie co, chyba spróbuję to zjeść, nie ma tego aż tak dużo, więc szansę na pominięcie zostawię sobie na później, a póki co wykorzystam, że nie ma tutaj jakiegoś poczwórnego burgera, bo takie w Burger Kingu też są. No i spróbuję po prostu do 13 jakoś to zmęczyć. Wziąłem gryza tego wrapa i powiem wam, że oj, będzie ciężko. Czuję, że mój organizm mówi, że ma dosyć, ale szkoda mi skipować jeszcze teraz, poczekam sobie do kolejnej godziny, może w kolejnej godzinie po prostu skipnę i odpocznę, a teraz jakoś się przemęczę i spróbuję to zjeść, chociaż powiem wam, że radości z jedzenia tego nie mam żadnej. O Jezu, nie, dobra, czekajcie, muszę chwilę odpocząć. Zjadłem tego wrapa, ale mimo tego, że popijam swoją wodą, bo oczywiście możemy popijać wodą albo jakimś innym napojem, który mamy spoza zamówienia, dlatego, że tak naprawdę to jest utrudnienie, bo się dodatkowo zapychamy, ale mimo tego, że jakby pomaga to przepchnąć, to niewiele ta woda daje. Mam taką dyntkę, że muszę naprawdę chwilę odpocząć. Dobra, słuchajcie, chwilkę odpocząłem. Zacznę sobie jeść powoli te frytki, bo zostało mi 20 minut, więc plan jest taki, żeby najpierw zjeść frytki, a potem dokończyć tego wrapa, no i zaliczyć jakoś tego Burger Kinga, chociaż powiem wam, że to nie będzie łatwe. Nie, dobra, wiecie co widzowie, idę do łazienki. Muszę wykorzystać jakieś takie 8-10 minut na toaletę, żeby w ogóle mieć szansę to zjeść, bo mimo tego, że już raz w toalecie byłem, dosłownie godzinkę temu, to z miejscem nadal jest dętka, więc idę na chwilę do środka, zaraz wracam i no spróbuję wtedy dokończyć wtedy te dwie rzeczy. Mamy aktualnie 12:41, a ja widzowie dojechałem pod Burger Kinga, właśnie ktoś tu jedzie zamówić coś, ale ja dopiero o 13 tej będę podjeżdżał, ponieważ jeszcze muszę dokończyć moje bajcy. Ale jak patrzę na tą reklamę, to wiem, że w tym drive'ie może być ciężko. Dobra, stwierdziłem, że wyjdę sobie trochę z samochodu pochodzić, żeby tam wszystko w żołądku się ułożyło. I muszę się odwrócić od tej reklamy, bo ona jest po prostu tak duża, te burgery przerażają mnie. Gdzieś ja tego nie dam rady nigdzie wcisnąć już. I nie wiem, czy to jest dobry pomysł wychodzić tak w samej koszulce, jak jest tylko kilka stopni, ale po prostu muszę, bo już nie wytrzymuję w tym aucie. I jakby ktoś się zastanawiał, no to tak wygląda moje siedzenie pasażera, może ja sobie wezmę łyka kolki. No i chyba pora zmęczyć do końca te bajcy. Nie ma co zwlekać, po prostu to zjem. Co ja będę tu dużo gadał? Pierwszy. Fast foody już nie są dobre po takiej ilości.
No i drugi, ale ja już naprawdę nie daję rady. Ej, dobra, skończyło mi się miejsce na karcie pamięci, ale dalej to jem. Musiałem szybko zmienić na drugą. To jest słomka właśnie tam do środka, ona już rozmiękła. Ty, co jest tu słomko? Ona serio rozmiękła. Ja tu widzę, że jeszcze jest sporo picia. Aha, dlatego nie działa. W takim razie zerujemy kolkę. No nie, zalałem sobie kartę pamięci. Trzeba ją szybko wytrzeć. Dobra, będzie żyła. I żeby nie było, skończyłem to o 12.50. Dobra, widzowie, wróciłem z toalety, jest 12.58. Nie ma szans, że w 2 minuty dokończę wrapa i zjem to, więc żeby nie przegrać, muszę wykorzystać kartę pominięcia teraz. Dosłownie minutę przed końcem tej godziny, bo no inaczej nie ma szans. Gdybym nie wykorzystał tej karty pominięcia, to po prostu bym o 13.00 przegrał, a no dzięki temu, że jeszcze ją mam i no mimo tego, że tak połowę tego zamówienia zjadłem, no to muszę to wykorzystać, bo no nie było opcji, słuchajcie, żeby to zjeść. Niestety wybiła ta nieszczęsna godzina 13. Ja nawet w najmniejszym stopniu się nie zregenerowałem, więc poczekam chwilę, zobaczę, tak żeby jedna osoba podjechała do tego drive'a. Niepełny samochód ludzi, bo wiadomo, że oni zamówią 4 burgery. I liczę może na jakieś frytki, może na jakieś coś do picia, to by było dobre. A jak nie, to obawiam się, że będę musiał skipnąć, no bo burgera to ja nie wiem. Jakby ktoś mi proponował 10 tysięcy złotych, to nie wiem, czy dałbym radę go wcisnąć. Ale dobra, najważniejsze, że dalej jesteśmy w grze, że jeszcze nie przegraliśmy i ustawiłem już, jak widzicie, kolejnego fast fooda, którym jest Max Burgers i dojedziemy tam o 13.21, więc fajnie, bo po drodze sobie trochę odpocznę i mam nadzieję, że w Max Burgers trafi mi się na przykład sam napój, jakaś kawka czy coś, żebym no, po prostu dał radę to wypić i nie przegrać do godziny 14, bo jak znowu będzie tam jakiś podwójny burger z wołowiną, czy nie wiem, jakieś ogromne frytki, no to czuję, widzowie, że będzie problem. Dobra, trudno, podjeżdżam i cały czas widzę ten baner tutaj. Oj, będzie ciężko do ceny tego burgera. Przede mną samochód dosyć szybko zamówił i już płaci. Okej, dobra. Dzień dobry, słucham samochód. Dzień dobry. Ja bym chciał zamówić to samo, co osoba przede mną. Jeszcze raz? Czy mógłbym zamówić to, co osoba przede mną? Dokładnie takie samo zamówienie. Tego cheeseburgera? Tak, w takim razie cheeseburgera. Zapraszam. Dobrze, dziękuję. Jest szansa, że to zjem. Ale mnie szczęście spotkało. Spójrzcie na to, jakie to jest małe, aż to wyjmuje z opakowania. Gdzie jest ten burger? Przecież to jest wielkościowo tak jak z Maca. O, przecież ja to zjem z przyjemnością, tylko nie teraz, bo teraz to po prostu umieram. Jest dopiero 6 po, w sumie jest 7 już. Więc mam jeszcze naprawdę dużo czasu, żeby to zjeść. Zjem to pod koniec, a teraz jadę już pod kolejnego drive'a, bo jest on dosyć daleko ode mnie. Tylko najpierw sobie skoczę jeszcze na stację Siku i wtedy jestem gotowy do jazdy. Słuchajcie, powoli podjeżdżam w okolice Maxa, ale ten korek, który widzicie, on się praktycznie w ogóle nie rusza. Do celu mam, jak widzicie, 300 metrów i będę jechał niby tylko 3 minuty, ale jakoś nie do końca chce mi się w to wierzyć, bo czas ciągle się wydłuża. Dobra, widzowie, jestem w końcu pod Maxem. Nikogo nie ma, ale nie chcę już czekać, bo jest późno, dlatego jadę i mam nadzieję, że po prostu będą pamiętali, co zamawiała ostatnia osoba. Witam, Max, mogę przyjąć zamówienie? Tak, dzień dobry. Czy ja mógłbym prosić to samo, co ostatni samochód przede mną? Tak w ciemno? No dobrze, że 2 razy lód, to wszystko? 2 razy lód, tak to był? Tak, z polewami. Dobra, tak, to wszystko. Dziękuję, zapraszam. Dziękuję, widzowie. 2 razy lód z polewami. Nie wiem, jak wyglądają lody w Maxie, bo chyba nigdy nie jadłem. Ale jest szansa, że jak to są 2 takie lody, wiecie, w miarę małe, to uda się je zjeść. Dobra, widzowie, zamówienie odebrane. Dostałem 2 takie dziwne kubeczki. Tak to mniej więcej wygląda. Tutaj obok, o, jest drugi. Wyglądają z zewnątrz tak samo, ale na paragonie mamy napisane, że jest to deser lodowy z polewą truskawkową i deser lodowy z polewą czekoladową. Czyli one powinny wejść dość łatwo, chociaż wcale aż takie małe, jak teraz patrzę, nie są. 13.39. Jak możecie zobaczyć już w tle, udało mi się dojechać do Żabki Drive. Tylko najpierw przydałoby się zaliczyć jeszcze tą godzinę. No i muszę zjeść tego burgera. Nie są duży, ale powiem wam, że bierze mnie już trochę na wymioty, jak tylko myślę o jedzeniu. No dobra, poświęcę się i to zjem, żeby na razie skipowania tutaj nie wykorzystywać. Może to jakoś pójdzie. To czekajcie, ja tu gdzieś mam wodę. Ona będzie mi bardzo potrzebna do tego. Proszę, niech Karol już dzwoni i mówi, że przegrał, bo ja tak długo nie wytrzymam. Ostatni gryz. Tutaj już nic nie ma, wyrzucam to i mamy kolejną godzinę zaliczoną. Szczerze mówiąc, nawet nie wiedziałem, że w Maxie są lody. Ej, wyglądają trochę jak lody z Maca, nie? Te z polewą. Zaraz zobaczymy, jak będą smakowały, ale nie no, wizualnie 1 do 1 jak lody z Maca. Smaku są trochę inne, mają inną polewę czekoladową i ogólnie są dobre, ale jeszcze lepsze byłyby, gdybym no po prostu nie był już na Maxa najedzony. Nie ukrywam, że bardziej takich lodów no wolałbym jakieś pić, jakąś kawę, nie wiem, jakiegoś shake'a nawet, cokolwiek, żeby dało się to wypić, bo no lody największe nie są, ale mimo wszystko są dość mocno kaloryczne i zjedzenie ich to wcale nie będzie taka łatwa sprawa.
No dobra, pierwszy lód jak widzicie zjedzony. Trochę czekolady dostało na ściankach, ale ja już wiecie, ciężko jest zeskrobać, więc chyba możemy to zaliczyć. Wow, i powiem wam, że szkoda, że nie było tylko jednego loda, bo on wszedł całkiem spoko, ale no z drugim będzie duży problem. W ogóle, odkąd tutaj przyjechałem, to za mną nie było żadnego samochodu. Ja nie wiem, tutaj do drive'a nikt nie przyjeżdża i dobrze w sumie, że nie stałem i nie czekałem na jakąś panią czy coś, bo mógłbym się nie doczekać. Do godziny 14 zostało 10 minut, więc odpocznę jeszcze z 2-3 minutki i dopiero wtedy pójdę jeszcze tego drugiego loda, bo wydaje mi się, że 5 minut mi wystarczy, żeby go zjeść, ale powiem wam, że boję się kolejnej godziny. No dobra widzowie, otworzyłem kolejnego loda, znowu jest go tutaj od serca, ale no tym razem nie do końca się z tego powodu cieszę. On już zrobił się trochę bardziej wodnisty, więc teoretycznie trochę łatwiej powinien wejść, ale czuję widzowie, że jestem już grubo poza limitem, który powinienem jeść. O Jezu, widzowie, jest ciężko. Co chwilę muszę sobie, wiecie, odbykiwać, żeby mieć miejsce, ale... Oj... Jezus, no nie myślałem, że ten film będzie aż tak ciężki. Kuba ma trochę łatwiej, bo on jest większy ode mnie, wyższy i cięższy, więc teoretycznie ma trochę więcej miejsca, ale no i tak, wszystko zależy od tego, jakie rzeczy w fast foodach mu się trafiają. Dobra, słuchajcie, jest ciężko, została mi mniej więcej połowa loda, ale on jest już mega płynny, więc taki plus, ja w sumie mogę już go pić bardziej. Ej, dobra, i to lepiej wchodzi. Oszukujesz wtedy organizm, że coś piję niby, a nie jem. Ostatnie dwa łyki. Jeden. Dwa. Dokończę łyżeczką, żeby nie było. Mamy to. I dosłownie 2 minuty przed końcem czasu, ta godzina zaliczona. Powiem wam widzowie, że słoiki w porównaniu do tego filmu to jest pikuś, naprawdę. W słoikach mamy ułatwienia, tutaj ułatwień za bardzo nie ma. Tutaj też, jak widzicie, zamówienia są dużo, dużo większe niż te rzeczy, które jemy w słoikach. I nie wiem ile już zjadłem dzisiaj kalorii, ale zdecydowanie za dużo. Teraz do godziny 15 muszę zjeść kolejne zamówienie. I z racji tego, że obok mamy Maka, to będzie to właśnie kolejne zamówienie z Maczka. Ale zanim tam pojadę, to ja muszę widzowie z 10-15 minut odpocząć, odetchnąć, bo te lody były niby spoko, ale tak naprawdę mocno pogorszyły sprawę. No i wybiła godzina 14, ja dalej jestem tak samo najedzony jak byłem i nie za bardzo chcę podjeżdżać do tej żabki drive, ponieważ te samochody mega długo zamawiały, więc może to być duże zamówienie. Witam, żabki drive, czy mogę przyjąć zamówienie? Czy mogłem zamówić to samo, co osoba przede mną zamówiła? Cappuccino? Jeżeli jest to cappuccino, no to tak. Tak, może pan zamówić cappuccino. No to poproszę w takim razie. Dziękuję. Same picie? Okej. To mi się podoba. Odebrałem moje zamówionko i czy wy widzicie, jaka ta kawa jest mała? Oczywiście na razie jest gorąca, więc ją sobie odstawiam. Jadę teraz bardziej do Warszawy, ponieważ jestem teraz w Piasecznie, bo tylko tutaj jest ta żabka drive. Akurat kawka sobie wystygnie i przed kolejną godziną po prostu ją szybko wyzeruję. A teraz mogę sobie odpocząć, bo nie muszę nic więcej jeść. Dobra, słuchajcie, chwilę odpocząłem, podjeżdżam już do drive'a. Z tego co widzę, też nikogo nie ma i zastanawiam się, czy czekać, czy nie. Kurde, no, może byśmy poczekali na jakąś panią samotną, żeby wzięła coś małego. Przetarłem sobie kamerkę, żeby widzieć, jak ktoś będzie jechał. Jak widzicie, mamy tu jeden samochód, tam drugi. A, ale żaden z nich nie jechał do drive'a, tylko po prostu objechali cały ten budynek i no, musimy czekać dalej. W międzyczasie podliczyłem sobie wszystkie kalorie, które do tej pory zjadłem i zwróćcie uwagę, że no, najbardziej kaloryczny był Maczek na samym początku. 1282 kilokalorie. KFC nie było takie złe, bo cały zestaw miał 833. W Burger Kingu policzyłem tylko wrapa, bo zjadłem tam 3/4 tego wrapa i ze 3-4 frytki, ale frytek już nie liczyłem, po prostu dodałem to tutaj i wyszło 650 kilokalorii. I co ciekawe, w Max Burgers widzowie te lody wcale nie były takie lightowe, bo oba miały łącznie 671 kilokalorii, czyli więcej niż cały wrap w Burger Kingu. Łącznie po 4 godzinach daje nam to 3436 kilokalorii, czyli podejrzewam, że więcej niż normalnie jem przez cały dzień, ale jest 14:27, więc nie mogę już dłużej czekać, więc pierwszy samochód, który teraz podjedzie do drive'a, no to będzie samochód decydujący dla mnie w dzisiejszym filmie. Proszę, niech ktoś weźmie jakieś małe frytki, sam ketchup, nie wiem, Happy Meal'a nawet niech weźmie, albo Fantę, o, do picia, żebym zdążył zjeść to do 15, błagam. Dobra, widzowie, ktoś podjeżdża? Nie. Objeżdża. Dobra, widzowie, podjechała pani to sama. A nie, ona nie jedzie do drive'a. Kurde no. Dobra, widzowie, chwila prawdy. Witamy teraz, proszę o zamówienie. Dzień dobry, czy ja mógłbym prosić to samo, co samochód przede mną, poprzedni? Dobrze, to jeszcze? To wszystko będzie. A jakie są przede mną? Takie same, jak brał samochód poprzedni. A jak pani nie pamięta, to dowolny. To jeszcze? To wszystko. 42,90, zapraszam, dziękuję. Dziękuję bardzo. Widzowie, 42,90. To brzmi jak gwóźdź do trumny, ale zaraz zobaczymy, co dostaniemy. No i dojechałem już do Maczka i akurat mam 10 minut na wybicie tej kawy. No i kolejka do drive'a jest dosyć duża, no ale nie ma co się dziwić, ponieważ są godziny obiadowe. W takim razie teraz, przed końcem czasu, szybkie zerowanie kawy. Tak zwany test, czy kawa z żabki drive też jest dobra. Taka idealna do picia, nie jest za mocna, fajna. I przede wszystkim nie jest jej dużo.
Dobra, wyzerowane. A teraz sobie szybko skoczę do Maczka, żeby zrobić siku i akurat wtedy będzie 15 i będę stał w tej kolejce. Dziękuję bardzo. Widzenia. O kurde, widzowie, to nie wygląda jak małe zamówienie. Stanąłem obok Maka i powiem wam, widzowie, że nie, to się nie uda. Na dzień dobry, trzy keczupy, ale to byłby pikuś, gdyby były tylko one. Ale poza nimi jest jeszcze coś, czego ja sam w życiu chyba w Maku nie zamawiałem, czyli taki oto chicken box z dwoma paczkami małych frytek z sosem śmietanowym, proszę bardzo. A, tu jeszcze jest kolejny sosik słodko-kwaśny. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć chicken tendersów, z czego jeden wygląda mniej więcej tak. I do tego obok, proszę bardzo, 9 nuggetsów. Ja pierdzielę, no. Wziąłem, widzowie, jedną frytkę i powiem wam, że mój organizm mówi mi, żebym tego nie robił, żebym nie jadł już nic w dzisiejszym odcinku, a najlepiej do końca dzisiejszego dnia. Sam zapach, już powiem wam, w ogóle mnie nie zachęca. Wziąłem gryza nuggetsa i nie wiem, czuję, że mój organizm po prostu nie chce, żebym tego jadł, nie chce nawet, żebym próbował do 15, no jakoś to zmęczyć, więc chyba niestety, widzowie, w tym miejscu muszę się poddać. Z ciekawości policzyłem i wyszło, że to wszystko ma 1572 kilokalorie i niestety, widzowie, nie ma najmniejszych szans, żeby udało mi się to zjeść. Nie mogę tego pominąć, bo no kartę pominięcia już dzisiaj wykorzystałem. Każdy z nas miał tylko jedną, więc no trochę nie przewidziałem tego, że w tym filmie ludzie mogą aż tak dużo zamawiać i wydaje mi się, że ja po prostu miałem becha, bo Kuba jeszcze do mnie nie dzwonił. On chyba gra dalej, zaraz zadzwonimy do niego, jak wybije 15, no ale jeśli on w tej godzinie dał radę zjeść całe zamówienie samochodu przed nim, no to niestety ze mną wygra. Halo? Halo? Hej, jak tam? Dałeś radę? Dałem. Dałeś? Czekam w jakiejś 10-minutowej kolejce do Maka. Okej. 14 zaliczyłeś już, tak? Tak. Okej, czyli teraz już do 15 się szykujesz? No, w sumie jest już 15, więc właśnie... Okej, nie, to Kuba, nie musisz już jechać. Ja przegrałem, bo nie dałem rady zjeść chicken boxa z Maka, więc oficjalnie... Dziękuję ci, dziękuję. Oficjalnie wygrywasz, bo już kartę pominięcia wykorzystałem wcześniej. Ja nawet nie wykorzystałem jeszcze jej. Serio? Mam teraz, jakby było duże zamówienie, tak. Ja, czyli no właśnie, widzicie, mówiłem wam, że to ja musiałem mieć pecha. Także Kuba, no niestety, wygrywasz, w sensie dla mnie niestety, dla ciebie stety, wygrywasz ten film. Dzwonimy się, weź tam sobie kup coś w ramach wygranej, nie? Ja cię potem bliknę i no i wygrałeś kolejny film z rzędu. Nie do końca mi się to podoba, ale niedługo się zrewanżuję. Wiesz co, ja już chyba do końca dnia nie będę jadł. Ja nie jem do końca tygodnia. Jest, widzowie, udało się wygrać. Już nie miałem chęci jeść tego Maka. To teraz wracam do domu, położyć się i trochę odpocząć po tym całym jedzeniu. No także Kuba oficjalnie wygrał. Jestem ciekawy, słuchajcie, jak mu szło. Wy już widzieliście, ja to dopiero zobaczę, ale jadę teraz szybko do domu zawieźć Natalii całego tego chicken boxa, bo no ona zje sobie go na obiad. Ja już na fast foody nie mogę patrzeć, więc na tym kończymy. Jeśli wam się podobało, strzelcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i do zobaczyska w kolejnym odcinku, no w którym, mam nadzieję, nie będę miał aż takiego pecha.